W odpowiedzi na pana pismo gmina Tomaszów Mazowiecki kategorycznie nie wyraża zgody na przeprowadzenie akcji spalenia stodoły. Wójt. Informujemy, że akcja w Zawadzie jest nielegalna i nie ma na nią zgody władz. Okólnik sołtysa Zawady. Jeden z bardziej chorych pomysłów, o jakich się dowiedziałem. Rozumiem, że po spaleniu stodoły w Jedwabnem będzie zbudowanie repliki krematorium w Auschwitz i symboliczne gazowanko. Anonim. Jestem Żydówką. Nie chcę widzieć, jak płoną symbolicznie stodoły, bo to jest moje osobiste, rodzinne, bardzo bolesne wspomnienie. Elżbieta Magenheim. Ale Boże, Zawada nie wiem. Przypominanie o tych... W tym wydarzeniu to jest przypominanie przez edukację, to jest proces wolny, to jest to, czego się nie da zrobić manifestacją tego typu. Tam zginęli ludzie. Tu jest rzecz, no, w pewnym sensie efekciarska. We are not happy about what is going to happen today. Protestujemy, ponieważ uważamy, że Rafał Betlejewski nie powinien organizować takich akcji. Uważamy, że jest to trywializowanie i zawłaszczanie i kupczenie symbolami zagłady. Służy to promocji Rafała Betlejewskiego i uważamy to w związku z tym za wysoce nieetyczne. Even if it was a historical event that had violence in it, what tells you this is a bad idea? Unlike other works about Holocaust, there you have some questions. The form is radical, but you don't have easy answers. This is not therapeutical. This is not for self-promotion, as is the case with Mr. Betlejewski. That's what we're And this against. Is not burning of the papers with our sins on it. You're sitting there and protesting, so this is your comment. Right? Is there some option that you just misinterpret the aim of this project? I really want to know. For the last few months, this has not been about a picnic. This has been a philosophical, historical, even theological discussion that's been going on the internet with various different websites. Nie jesteśmy tutaj po to, żeby sami się pokazywać, bo nie jesteśmy po to, żeby sami się promować. You are the two righteous guys. I love that. Jeżeli ktoś organizuje happening, to musi się liczyć z tym, że ktoś zrobi kontr-happening. No właśnie to się dzieje. To się niestety staje farsą. Przed chwilą byliśmy w stodole, gdzie siedzą ci dwaj młodzi ludzie. Były komentarze, wziąć drabinę i podpalić ich. Nie zapomnijmy, gdzie jesteśmy w sensie symbolicznym, według intencji artysty. To wszystko nie jest tak, jak powinno być. A on się usiądzie na drabinie i siedzi. Ciołek. Wcześniej czy później tak opuszczą. No i tak opuszczą i tak. Bo ja to bym służby mundurowe wejdą i wyprowadzą siłą po prostu. Nie no, bo taka jest prawda, bo to gówniarz nie widzi nawet co... To jest bratami, którzy siedzą na sianie i nie chcą stamtąd wyjść. Powiedzieli, że się prędzej się spalą niż wyjdą stamtąd. My, Jacek, my ich sprowadzimy. My im pomożemy, a nie muszę. Jacek? Gospodzie, wierdzaj, kurwa! On będzie do ciebie mówię! Panowie, spokój! Ładnie jest do domu jechać, kurwa! Chcę zobaczyć ogień do domu! Wierdalać już, kurwa, już! Was proszę o interwencję, trzeba tych ludzi usunąć, dlatego że tam są pijani, potem są zapomnieni. Tam zobacz, stoi. No, musimy się dowiedzieć na miejscu. Ten performance to najbardziej idiotyczny pomysł roku. Pomysłodawca robi z Jedwabnego szopkę. Wstyd. Maria Antonina Szpunar. Dziesięć lat temu, w roku 2000, kiedy Jan Tomasz Gross opublikował swoją książkę pod tytułem Sąsiedzi, ta książka spadła na mnie jak grom z jasnego nieba. Uświadomiła mi, jak kompletnie nie mam pojęcia o tym, jaka była historia polskich Żydów, w jakiej ilości oni żyli w Polsce, jaki wkład mieli w polską kulturę, czym był Holokaust,
dlaczego nie potrafimy tego Holokaustu rozumieć, dlaczego o nim nie opowiadamy. Ja tego wszystkiego nie rozumiałem. Było to dla mnie całkowitym zaskoczeniem. Ja wskazuję palcem siebie i mówię, oto polski ignorant. Typowy polski ignorant. To jest pewnie ostatni. Tak, ja to tam. No ale numer... Ja zostałem wychowany przez polską rodzinę, przez Kościół katolicki, przez polską szkołę, przez polską literaturę, przez polską sztukę, przez polską poezję, przez polską telewizję, przez polski język w końcu. Zostałem ukształtowany w kierunku polskiej świadomości i jestem przykładem całkowitego polskiego ignoranta. Dlaczego my mamy te różne fobie? Dlaczego ja mam te fobie? Symbolicznym aktem chciałem doprowadzić do końca swoje własne przemienienie. To przemienienie polega na tym, że w roku 2000 nie miałem pojęcia o czymkolwiek, a dzisiaj tą osobę, z którą nie mam już nic wspólnego, chciałbym dzisiaj symbolicznie spalić w tej stodole. Chcę tym w ten sposób też pokazać, że ja, etniczny Polak, katolik, jestem w stanie w tym symbolicznym aktem zmienić miejsce, które dała mi historia, czyli na zewnątrz stodoły z pochodnią i grabiami. Chciałbym zmienić to miejsce i wejść do stodoły. I co państwo sądzą o stodole? No zobaczymy! Spokój! Myślę, że w naszym społeczeństwie tylko takie sugestywne formy przekazu przemawiają do ludu. Więc popieram. Maciek Bulanda. Rafale, nie pal tej stodoły. Nie wolno. Pomyśl o mieszkańcach Jedwabnego. Ta stodoła sprawi im niewysłowiony ból ponownego naznaczenia stygmatem zbrodni. Zuzanna Marczyńska. Nie chcę łapać za nazwiska, ale pana nazwisko wskazuje na pochodzenie żydowskie. Więc nie jest pan tutaj obiektywny i nie ma pan mandatu, by wypowiadać się w imieniu Polaków. Anonim. Betlejewski to zwyczajny antysemita. Małgorzata Zbejt, Polska. Wezwałem wszystkich Polaków, którzy chcieliby razem ze mną symbolicznie wejść do tej stodoły. Powiedziałem, że mogą zamówić białą karteczkę. Ta biała karteczka to jest ten symboliczny akt wejścia do stodoły. I te wszystkie karteczki dzisiaj razem ze mną spłoną w tej stodole. Są z zapokami, jeżeli można prosto... Pierdala już, kurwa, już! No złaź! Złaź, kurwa! Złaź, bo do domu jechać, kurwa, chcę zobaczyć ogień do domu! Nie,
będzie nas grozi nam chwilę pobić, więc poszliśmy. Nie wiem, bo ci panowie są bardzo agresywni wobec nas. Panowie byli w środku? Tak, panowie nie chcieli opuścić. Właśnie opuściliśmy w tej chwili pod groźbą przemocy ludzi, którzy tak. Czekaliśmy na panu, szczerze mówiąc. Czekaliśmy na panu. Właśnie poszedłem do pana. Dzień dobry. Co się stało, panowie? Dlaczego wobec nas przemoc, więc jesteśmy zmuszeni do wyjścia. Cześć, idziemy. Proszę nie podchodzić do stodoły pod żadnym pozorem, nie zbliżać się i tak dalej. Mam nadzieję, że zachowają Państwo rozsądek w tej sprawie. Wyczytam teraz listę osób, które zamówiły kartki do spłonięcia, do spalenia w stodole, dobrze? Dariusz Chapoń. Dominika Kulczyńska. Alicja Skrzypiac. Anka Grzywacz. Anna Grabowska. Anna Rutkowska. Anna Wojtal. Arkadiusz Orzechowski. Arkadiusz Więch. Edyta Kalinowska. Edyta Łukawska. Elżbieta Bortkiewicz. Elżbieta Gawron. Ewa Nagarnowicz. Ewa Zwierzyńska. Ewelina Zawadzka. Fabian Pasternak. Filip Wesołowski. Greg Gregorczyk. Grzegorz Odor. Grzegorz Olęcki. Iryna Wesołowska. Izabela Jemielity. Jacek Kubiak. Jacek Kuć. Jakub Bydnarek. Jan Ślązak. Jarosław Poczykowski. Joanna Antonik. Karteczkę zamówił też Jerzy Urlich-Rek, to jest znany antysemita z Australii. Joanna Antonik. Jowita Malich. Julek Lewingr. Julia Świerk. Mam ojca Żyda i mamę Polkę. I wszyscy w trójkę mówimy zgodnie spalić. Spalić do gołej ziemi. Iszabel Szatrawska.